Witajcie moi drodzy, dzisiaj na treningu siłowym. Specjalnie na trening zaprosiłam moją ważną osobę w życiu, czyli mojego trenera, Maksymiliana Lukasa. Dzisiaj zobaczycie mnie w trochę innej odsłonie, poznaliście mnie już od strony prozdrowotnej, dzisiaj trochę z tej bardziej agresywnej, na treningu siłowym. Może przedstawię Maksa, Maks może sam przedstawi, opowiemy co dzisiaj będziemy robić. Witam Was wszystkich, z tej strony Maks. Jestem zawodnikiem sportów sylwetkowych oraz trenerem personalnym. Tak się składa, że też trenerem Sabiny. Także z tego względu widzimy się tutaj dzisiaj w strefie formy w Warszawie. Jesteśmy 8-9 tygodni po starcie, po naszym ostatnim starcie. Dlatego przepracowaliśmy sobie taki okres budowy masy mięśniowej, okres roztrenowania i spotykamy się w celu zobaczenia, ile tam tłuszczu siedzi, jak ta forma wygląda, w celu podjęcia jakichś decyzji, co robimy, zaplanowania kolejnych startów, no i zrobienia wspólnego treningu. Dzisiaj, moi drodzy, chcielibyśmy Wam zaprezentować trening typowy dla zawodniczki bikini fitness. Koncentrujemy się na partiach, które są dla nas najistotniejsze, czyli obręcz barkowa, mięśnie pośladków, mięśnie dwugłowe. Jak wiecie, ja startuję teraz w federacji NPC, gdzie jakby te partie są bardzo ważne i mocno oceniane, więc dzisiaj Maks podpowie nam, jak ten trening powinien dobrze wyglądać, a ja go dla Was wykonam. Oczywiście od Seven Nutrition. Troszkę argininy, beta-alaniny. Będzie lepiej pompować. Oto moi drodzy, zaczynamy od treningu barków. Oczywiście standardowo rozgrzewka, każdy po swojemu. Ja zaczynam od wznosów. Wykonuję sobie od 12 do 15 ruchów. Bardzo mały ciężar. Rotatorki, bardzo ważna rzecz przy treningu mięśni naramiennych. Zawsze warto je dobrze dogrzać. Ok, czyli jak wiadomo, mięśnie naramienne, czyli trzy aktony, przedni, boczny, tylni. Zazwyczaj te takie mocne ćwiczenie zostawiamy sobie na ćwiczenie drugie, kiedy już jesteśmy dobrze dogrzani. Więc zaczynamy sobie od wznosów bocznych, przednich, czegoś, żeby troszeczkę aktywować te barki i je dobrze dogrzać. Także dzisiaj zaczynamy od wznosów bocznych. Moje ulubione. Pierwsza seria dogrzewająca. Wykonujemy od 12 do 15 powtórzeń. U Maksa ta forma jest już taka dość mocna, mocno docięta. Maks tak naprawdę będzie mocna, ale za 6 tygodni, tak, za 6 tygodni Maks startuje już na NPC, które odbędzie się w Warszawie, także będziemy mu mocno kibicować. Forma widzę, że jest lepsza niż w sezonie jesiennym. Maks zwraca mi uwagę na to, aby hantle znajdowały się z przodu, nie na linii tułowia i nie unoszę hantli wyżej niż linia bark. Dokładnie, czyli pracujemy gdzieś do tego poziomu z tego względu, że nie chcemy angażować mięśni czworobocznych. Jest to szczególnie ważne u zawodniczek, żeby ta sylwetka tutaj nie była zbyt mocno rozbudowana, ponieważ tracimy taki kształt litery X. Serii rozgrzewkowych w zakresie 12-15 powtórzeń. Następnie przechodzimy do trzech serii roboczych, już trochę z większym obciążeniem. Będziemy zwiększać obciążenie, zmniejszać ilość powtórzeń w zakresie między 12 a 8. Ostatnia seria przed nami, na 8 powtórzeń, większe obciążenie.
Mam nadzieję, że to przeżyję. Dobrze, pierwsze ćwiczenie za nami, teraz drugie. Co mamy do zrobienia? Teraz przejdziemy do takiego ciężkiego ćwiczenia. Będziemy robili wyciskanie nad głowę. Możecie różnie tutaj powalczyć ze sztangą, na stópnicy Smitha. My użyjemy sobie dzisiaj sztangielek i zrobimy wyciskanie sztangielkami nad głowę. Jak będziemy budować serię? Też jedna, dwie wstępne i trzy serie robocze w zakresie 8 powtórzeń. Działamy. Zaczynam sobie już drugą serię, zwiększyłam obciążenie, w zakresie ćwiczenia wykonam sobie 12 razy. Tak jak Max wspominał, wykonuję ruch trochę półkolisty, nie łączę hantli nad głową. A zgadnijcie, kto jest na tym rysunku. Saba, Max. Podobni? Mój max to było ile? 22 kg? Ścisnęłam wtedy? 20 albo 22. 20 albo 22 na 6-8 ruchów. Oraz nosy na wyciągu dolnym z rękami, nosy mokowe. Jakim zakresem? Zakres tutaj sobie przy face pullu troszeczkę wyższy, utrzymujemy około 15 powtórzeń, wznosy tak na 12. Wychylamy się delikatnie do przodu i pamiętamy o tym, żeby nie unosić zbyt wysoko ręki, żeby czwór roboczny nie był angażowany. Szczególna uwaga dla kobiet, które nie potrzebują dużych kapturów. Przy tym ćwiczeniu możemy sobie pokombinować, zrobić rotację zewnętrzną, użyć nachwytu. Czyli gdzieś tam w różny sposób angażować te mięśnie naramienne. My akurat dzisiaj w takiej pozycji, typowy chwyt młotkowy. Bardzo fajnie lubię w tej pozycji to wykonywać. Ok, zakończyliśmy sobie trening barków. Przećwiczyliśmy wszystkie aktony. Przedni, boczny, tylni. Także ja przechodzę do treningu mięśni brzucha. Natomiast Sabina, to co swój trening, czyli to co bikiniarom potrzeba najbardziej. Pośladeczki. Na początek pokażę wam swoją aktywację mięśni pośladka. Potem przejdziemy do ćwiczeń, które ma w planie rozpisanym przez Maxa. Będzie bolało, bo widziałam, że zestawy są w seriach łączone, także będzie bardzo mocno, ale ja to lubię. Mam ugięcia na głowę na siedzącą, ale niestety nie mamy tej maszyny, więc robię bardziej efektowne ćwiczenie ugięcia leżąc.
Tutaj proponuję małą modyfikację. Użyjmy sobie tego gumę. Zaczepiamy sobie ją. Możecie ją zaczepić na kupach. Ktoś z Państwa, który będzie Wam stawiał opór. I teraz tak. Wchodzę pod gumę. Tak. Ustawiam sobie ją mniej więcej tutaj, czyli tak przy zdjęciu. Teraz na razie do ścianki Wam pokażę ten ruch. Kolana. Tak jak Max nam spozywał, stopy lekko na zewnątrz, zdjęte mocno w szlaki guma i już wymiesza Wam ruch, który ciągnie Was do tyłu. I teraz ta sama zasada, jak przy good morning, kupamy. Z gumą będziecie czuli bardzo ładnie, jak te biodra pracują. W momencie, kiedy wychodzicie do góry, bardzo mocno wymiesza do szlaki, guma Wam to też będzie wymieszała. I ta sama zasada. Ja zawsze stosuję gumę u osób, które uczę, tak? Które uczę robić właśnie good morning, bądź które uczę robić swingu na tetrach. Według planu mam do zrobienia wypchnięcie nogi do dołu. Natomiast tej maszyny nie mamy, ale wykorzystamy sobie inną maszynę, która będzie nam aktywowała bardzo mocny pośladkowy, mięsień pośladkowy wielki. Zrobimy sobie wypychanie w tył i połączymy to z ćwiczeniem martwego wyciągu na wyciągu dolnym. Słuchajcie, jeżeli korzystacie z tej maszyny i jesteście, jeżeli chodzi o dziewczyny, jesteście za niskie, w momencie, kiedy stajecie i czujecie, że maszyna opiera Wam się za wysoko, Max tutaj teraz mi pomoże, przyniesie mi step, który pozwoli mi stanąć wyżej i mocniej zapracować pośladki. Ponieważ jeżeli stoicie za nisko na tej maszynie, będziecie bardzo mocno czuli odcinek lędźwiowy, a tego nie chcemy. Więc zastosujemy sobie step. Dlaczego nie prowadzę się sama? No właśnie dlatego w każdej zawodniczce potrzebny jest trener, ponieważ każdy z nas ma jakieś przyzwyczajenie, jeżeli chodzi o trening. Warto mieć osobę, która patrzy na nas z boku, potrafi nas dobrze ocenić i potrafi nas skorygować w nasze ćwiczenia. Bo przyzwyczajenie niestety powoduje, że możemy się zatrzymać, jeżeli chodzi o progres, a chodzi o to, żeby cały czas iść dalej, tak? Poprawiać sylwetkę, poprawiać swoją technikę pracy. Nikt się nie urodził alfą i omegą i każdy z nas się musi uczyć. Ja od Maxa, Max może coś ode mnie, każdy od każdego, także współpraca jest bardzo, bardzo ważna. Jeszcze zapanować nad naszą główką, psychiką, która jest cały czas jestem za często spłata nam figle, oczywiście w okresie startowym, także w tym aspekcie trener jest też bardzo ważną osobą. Niestety, Max, jak ja jestem w sezonie startowym, cały czas słyszę, że jestem gruba, no, że nie mam formy. Nasłucha się zdecydowanie. Codziennie jest praktycznie płacz, także no, nie jest to łatwe. Gdybym miała to zrobić sama i sama się oceniać, to uważam, że byłabym po prostu reklamą bikini, jak my to nazywaliśmy, bikini bieda. Bikini bieda, bo byłabym po prostu za chuda, nie byłoby ładnej masy mięśniowej, która dobrze wyglądałaby na scenie. Dzisiaj mamy tutaj fajną maszynę. Tak do przysiadu z ciężarem na barkach. Zrobię sobie przysiad na pał z maszyną i do tego dodam sobie listy. Listy z rotacją. Dlaczego listy z rotacją? Ponieważ listy z rotacją będzie fajnie angażował pośladkowy średni i mały. Zaczniemy sobie w zakresie 10 powtórzeń przysiadu 15 listów. Tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o lifty, zwróćcie uwagę,
Sabina wykonuje, jest taką rotacją zewnętrzną. W ten sposób możemy w dużo większym stopniu zaangażować i mniejszy, i średni pośladkowy. Także kolano i stopa delikatnie na zewnątrz. Mam nadzieję, że jutro będę w stanie wstać z łóżka. Mam nadzieję, że to, co pokazaliśmy Wam dzisiaj z Maxem, będzie dla Was przydatne. Może Was trening poprawi, a jeżeli nie, mam nadzieję, że miło Wam się to oglądało i do zobaczenia wkrótce.